dzień, dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i oczywiście widzimy się w grze Archvale. No i cóż, w dzisiejszym epizodzie zdecydowałem, że pora rozprawić się raz na porządnie z dżunglą. I cóż, jeszcze tak, zanim zaczniemy tutaj porządnie biegać, muszę wam powiedzieć kilka swoich przemyśleń. Po pierwsze, wydaje mi się, że to co tutaj teraz mamy za książkę, tą piękną leksykon Archvale, jest jakimś naprawdę czymś super, duper potężnym i może nawet ostatecznym, bo patrzcie, za każdym razem zmienia nazwę. Sprawdziłem też na recepcie do krawcenia, też za każdym razem zmienia nazwę. Znaczy kolor, tutaj też błyszczy kolorowo. I nic innego, dosłownie, co możemy wytworzyć, wykrawcić, znaleźć, nie widziałem, żeby zmieniał nazwę przy każdym najechaniu, więc wow. Podejrzewam, że to jest coś naprawdę super potężnego. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, mówił coś jeszcze o dwóch tych kamieniach, dwóch kawałkach. Ten tam ostatni gościu. Jak widzicie, tu jest jeden i tu jest jeden. I zastanawiam się, co w takim razie z tym czymś, bo widzicie, tutaj była zniszczona fontanna i w ogóle, ale nic tam nie było. Więc tak. I ostatnia rzecz, o której jeszcze muszę wspomnieć, to to, że nic nie robiłem pomiędzy odcinkami. Oraz jest ze mną dzisiaj siostra w pokoju, także jeśli będą jakieś hałasy, ekscytacje dziewczyńskie czy coś, wiecie, czy to fina. Oraz jeśli będą jakieś przebłyski muzyki, to wybaczcie, ale tatusiek strasznie głośno po prostu puszcza muzykę i mimo tego, że przyciszyłem mikrofon, podkręciłem bramki, to nie mogę zagwarantować, że nie usłyszycie jego hałasów dzisiaj tutaj podczas nagrania, więc tak. A no nie ukrywajmy, jako jedny student, który prawie czasu na nic nie ma w życiu, muszę nagrywać, kiedy znajdę wolną chwilę. Nie mogę sobie pozwolić, dobra, teraz nie nagram, zrobię to, nie wiem, jutro. Bo równie dobrze mogę powiedzieć, że w takim razie rezygnuję z nagrywania, bo nie mam po prostu możliwości, jak nagrywać. Więc wiecie, no warunki nie są idealne i wszystko, ale no żyć z tym trzeba. A teraz nawet już nie będę więcej może mówił, co tutaj robię. Widzicie, jak sobie radzimy pięknie z dżunglą, jak ona jest easy w porównaniu z tym, co ostatnio przeżywaliśmy pod wodą, z tymi głupimi rozdymkami wybuchowymi. Ale tak, po prostu idziemy. Cel jest prosty, zeksplorować w 100% lokację i pokonać bossa. A kto wie, może jeśli szybko nam to pójdzie, to nawet dzisiaj uda się dwóch bossów zaliczyć. Ale tak, więcej nie ma co dodać, co odjąć, co ująć, co dodać i w ogóle tak, masło maślane trochę z tego wychodzi, jestem tylko świadom, ale mniejsza. Po prostu powiedzmy, że godzina jest zdecydowanie niedostosowana do takich nagrywek, jakie teraz ty chcę robić. I teraz tak, tutaj mamy jeszcze 4 punkty niezwiedzone. Bardzo niewiele, więc szybko tutaj przyjdziemy i się tym zajmiemy. Nie przejmując się naszą żywotnością ani niczym i w sumie, jeśli będzie niebezpiecznie, to wiecie co, nawet może przerobię sobie zaraz pierścionek na ten obronny, bo 15 obrony wydaje mi się, że na dżungli da nam bardzo dużo. Te 6% prędkości chociaż jest bardzo wspierające, to nawet bez tego raczej dam radę unicestwić wszystko. No. Tak. Widzicie. Widzicie po prostu to piękno, ta księga, to chyba była najlepsza rzecz ze wszystkich, które decydowałem się wytworzyć, zdobyć i w ogóle. Na równi z paroma innymi oczywiście, na wcześniejszym etapie, który też tak pozwalał nam koksić. A teraz idziemy tutaj i co my tu mamy? Hurra, ulepszony obrażeń bomby. Powiem wam szczerze, nie rozumiem tego. Ta bomba cała może ułatwi jakieś tam niektóre elementy potencjalnie. O, cię panie, co to za jakieś grube stonogi? No dobra, nie trafiło mnie, nie zjadło mnie, więc jest dobrze. Ale już wiemy, że trzeba uważać na jakieś stonogi za chwilę. No, ale wracając. Ale powiem szczerze, to zwiększenie obrażeń bomby jest dla mnie takie meh. I tak z niej nie korzystam podczas walki, więc no cóż. Mówiąc szczerze, po prostu nie potrzebuję ulepszenia obrażeń, a nawet jak je dostaję, to pewnie nie użyję. Ale dobra. Za to teraz tutaj dodatkowe defensywy, fajnie. Co prawda musimy się z tą walczyć ponownie z tymi pokojami, ale jeden punkt obrony oraz punkt respawnu dodatkowy na ewentualne farmienie czy jakieś szukanie czegoś. Super. Więc nie będę zerkał. A teraz tak, gdzie jest wejście? Okej, tutaj mamy. I lecimy dalej. Bawić się w dżunglę, cieszyć się życiem i tak. I jeden punkt obrony widać, że trochę zmniejszył. Nie ma, nie jest jakaś olbrzymia różnica. 21, czyli sporo. Ale w ogóle ciekawe, prawie zginęłem przez moją nieuwagę. Ale dobra, mniejsza z tym. Tutaj zaraz gdzieś chyba powinna być ta stonoga. Czy ona była tam gdzie indziej? Nie, tutaj chyba gdzieś zaraz będzie. Może już jej nie będzie? W sumie nie wiem. Ale wydaje mi się, że tak, że gdzieś tutaj była.
Później to musiał być tam. Tam już, bo tutaj dosłownie też byliśmy wcześniej. Nie było tutaj tych stodów. Ale mniejsza. Mniejsza, za dużo się skupiam teraz na gadaniu, za mało na unikaniu pocisków i przez to zaraz pewnie padnę. Chociaż nie, dobra, mam jeszcze trochę mikstur, więc nie jest aż tak źle. No. I wrogów już nie ma. Więc idziemy. Ponownie. Dalej. Z powrotem. Bić się z pajakami i innymi dziadostwami, które tutaj występują. A całe szczęście nie jest ich jakoś szczególnie dużo. Nie są jakoś szczególnie trudne. A to życie i tak tracę. I zaryzykuję. Pójdziemy z tym. Zamiast 9,20 mam 8,74, co? Jest sporym, powiedzmy, wpadkiem, ale już trudno się mówi, po prostu. Wiesz, dobra, dużo to i tak nie zmienia. A większa prędkość jest zdecydowanie lepszym wyborem. A na przykład tam było jakieś tam przejście w bok. Ja chyba powinienem tam najpierw pójść, zgodnie z moją filozofią. A nie, tam idziemy po ten kamień już, więc nie, 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 tam to nie idziemy teraz. Kamień na końcu, nie przejmując się niczym. Śliwka, jak miło. Będziemy mieć kolejne ulepszenie miksturek. Nie wiem, na co mi ono w sumie, ale tak. O, jest stonoga. Łatwo ją pokonać, co jest pocieszające. Ale nadal. Obawiam się, że mogłaby być bardzo groźna, gdyby już trafiła. Podobnie jak większość oponentów, którzy są groźni, jak trafią. Dobra, już zaczynam się tutaj blokować, zamyśleć za dużo nad tym wszystkim, nad sensem tego, co gadam. I tak, stonoga bije nas za chyba co najmniej 40. Albo to było 20, nie pamiętam, ile miało jedno życie. Jeśli dwa serca to jest 40, to tak, to 40, jeśli nie, to za 20 co najmniej. A jeśli 20, to w sumie nie aż tak dużo. I dobra, idziemy tutaj i... challenge, dobra. Idziemy do challenge rooma od razu, nie ma co czekać. Musimy to zrobić. Chociaż przydałoby się przypinko na dodatkowe te... dasze. Ale dobra, mniejsza. Okej. A chyba coś takiego kiedyś było. Co, nie wydaje się to być jakoś trudne szczególnie. Oczywiście następne fazy pewnie będą gorsze, ale tak. Pierwsza faza perfect. Druga faza teraz będą po dwie. Asynchronicznie. Okej, wbiegłem w to sam przez własną głupotę. Okej, plus za to i także asynchronicznie to robią. Bo jest to ciekawsze. Oczywiście będę wpadał w te pociski bardzo często, bo wiecie, jak już mówiłem, mój refleks. Idziemy w parze z grami, które wymagają sporej prędkości. Dlatego też w Dark Soulsach, mimo tego, że mam doświadczenie spore, to dosyć lamię. A wiecie, jestem zbyt uparty, żeby wziąć po prostu tarczę i z tarczy korzystać, nie przejmując się niczym. Tylko próbuję unikać na siłę i potem się kończy tak, że najczęściej te moje uniki doprowadzają mnie do śmierci. No i nie jest ciekawie. W sumie, tak myślę, gdybym miał zrobić, powiedzmy, jakieś tam wejście Dark Soulsów bez umierania, co to w moim wykonaniu byłoby nierealne. Ale tak naprawdę, pomyślcie sobie. Ja i nie umieranie na bossa, przecież to w sumie w ogóle nie umieranie. Przecież tyle wrednych lokacji, na których można umrzeć nawet przypadkowo, że tak. Moim refleksem to jest nierealne. Ale też dobra, gdybym jeszcze używał tarczy, to może poniekąd to było do wykonania. Ale i tak, bardzo ciężkie. A teraz już nie powinienem się chyba przymknąć i skupić na tym, żeby nie otrzymywać tutaj tych głupich obrażeń. Ani na gadaniu o tym, jak to nie umie mnie umierać w Dark Soulsach. Tak, zdecydowanie muszę się skupić teraz na zbieraniu tych kamyczków, panie. Zresztą ten unik nie zadziałał. Możecie mi to wytłumaczyć. Chyba naprawdę nie ogarniam, jak te uniki mają te swoje iframe'y, że tak nazwę. Teraz unikam i widzicie, to bez problemu. Innym razem po prostu próbuję, a otrzymuję obrażenia. To będzie wyzwanie. Chociaż nadal chyba nie pobiję mojego rekordu trudności. Przypominam dla tych, którzy nie pamiętają, to było chyba z 2 godziny albo półtorej, nie pamiętam do tej pory już. Ale 2 albo półtorej na pewno. Zresztą w którymś odcinku o tym wspominałem nawet. A teraz tak, cicho już. I full focus, po prostu full focus.
Nie, wiecie co, to donikąd nie zmierza. Po prostu chyba będę musiał to wyciąć już, szczerze mówiąc, jeśli mamy poradzić sobie z tym wszystkim. Więc no. Po prostu, jeśli mi się nie uda jeszcze tak z... jeden raz, to spotkamy się. Dobra, po prostu spotkamy się, kiedy już to przejdę. Dobra, jesteśmy już tutaj. Dalej, na ostatnim segmencie. Powiem wam szczerze, że ciekawe, za pierwszym razem, kiedy tylko wyłączyłem nagranie, to się udało, więc brawo ja. A teraz znowu lamię. Ale dobra. Na spokojnie, damy radę. Damy radę, musimy to zrobić, damy radę. I teraz chyba synchronicznie strzelałem też przy okazji, co trochę utrudnia zabawę. Upraszcza, ciężko powiedzieć. Ale znowu zlamiłem. Po zebraniu sporej ilości tych kryształków. Damy radę. Damy radę, ja się nie poddam. Nie poddałem się wtedy, teraz tym bardziej się nie poddam. Będziemy to mieć, zrobimy to, zobaczycie. Zobaczycie. Czemu ja tak głupio wpadam w te pociski? To jest naprawdę bez sensu. Muszę naprawdę full focus normalnie, Ford Focus czy coś, nie wiem. Jeśli full focus nie działa, to tak, to Ford Focus może zadziała. Ale ogólnie tak, muszę się skupić, muszę to zaliczyć. Ja chcę nową odznakę, przypinkę, czy jak to się tutaj nazywa, jak zwykle nie pamiętam. Moja pamięć jest taka dziurawa w tych kwestiach. I wpadłem na pocisk. Jakby inaczej. Gra mnie po prostu nienawidzi, musi mi dawać pociski tak, żebym zawsze w nie wpadał. Jak pomyślę sobie, że ktoś pewnie już, znając życie, zastreamował, czy tam nagrał całe podejście, po prostu no damage. O, jak bardzo zwykle jak Maruce, co się udaje. I czy tu mamy Sokole Oko? Daje szansę na wystrzelenie strzały penetrującej pancerz. Przyjemne tylko to jest do łuków. A my nie gramy pod łuki. Więc tak. A tutaj co mamy? Okej, kolejna fontanna. Zniszczona, to jest super. To prawda z respito wrogów, ale dla mnie tak dobrze, by dodatkowy pancerz, dodatkowe miejsce, w którym będziemy mogli się tepać później. Pomiędzy różnymi punktami. A tutaj co mamy? Kolejną stonogę, co jest w sumie bardzo easy do pokonania. No i parę rzeczy, które są łatwe do unikania, ale oczywiście mi dadzą obrażenia. Ale teraz tak się tym nie przejmuję, bo można tutaj dotknąć i powrócić spokojnie do wszystkiego. No proszę, dobra, w sumie ten pokój jest super. Nie musieliśmy przechodzić przez żadne pokoje bitewne tutaj, żeby tam powrócić, więc jest... tak, bardzo dobrze. Okej, teraz tak, tutaj pokonujemy. I jaka jest sytuacja? Najpierw tutaj, potem tam i tam. Dobra. Let's go po prostu. Zobaczymy, jak sobie poradzimy. Czy będziecie jakiś zgon, czy nie? Wiecie, taki odcinek bez zgonu na tym etapie to będzie dla mnie wielki sukces. I to nie mówię oczywiście bez otrzymania obrażeń, bez bycia w krytycznym stanie. Bo to jest też wielki sukces, jeszcze większy, ale... I tak olbrzymim sukcesem byłoby nie umierać na odcinku, bo wiecie, teraz te plansze... etapy i w ogóle to wszystko, co tutaj teraz widzicie, no... w moim odczuciu są trudne. Wy możecie się nie zgadzać, to już jest wasza sprawa, ale... dla mnie naprawdę wielkim sukcesem byłoby to przejść nie umierając. Dzisiaj. A akurat to nie umierając może być ciężkie, wiecie, w lochu w szczególności. W dane dżynie, czy jak zwał, tak zwał. Zauważmy, że te podziemia rządzą się swoimi prawami i są tam trudne etapy. I co gorsze, etapy zręcznościowe. Tak. Ja i refleks i zręczność. Zresztą wiecie, jak to wygląda. Więc nawet nie mam co mówić więcej na ten temat. A teraz idziemy z książeczką dalej na podbój wszechświata i zobaczmy, czy będzie dobrze. Chociaż dziwne by było, gdyby było źle. Naprawdę, wydaje mi się, że nic mocniejszego na ten etap tu nie istnieje. Może znajdziemy naprawdę jakieś tam mocniejsze u tych diabłów, w tych mrocznych, takich mrocznych, ognistych krainach. Chociaż z drugiej strony poniekąd można powiedzieć, że to jest z tych krain tam wyniesione, wykrawcone na tamten etap, bo w sumie... no nie wiem, czy na Rafie, czy tam było trudniej, ale mniejsza, gdzie było trudniej, no... najistotniejsze jest to, że w sumie tam księga z tych wszystkich biomów, te księgi ze wszystkich biomów byłyby potrzebne, więc wiecie, no... w sumie, czy tego chcemy, czy nie, to warto przyznać, że no poniekąd to już jest taki trochę przedmiot zdecydowanie taki ultimate trochę, taki ostateczny, superpotężny. Więc no, nie zdziwiłbym się, gdybyśmy nawet już nie dostali niczego, co by mogło równać się mocą z tym, co mamy teraz. Oczywiście fajnie byłoby dostać jeszcze jakieś mocniejsze rzeczy do bicia, zabicia tych oponentów, wrogów i w ogóle. No, ale jeśli nie, no to powiem wam szczerze i tak. Moim zdaniem to, co mam teraz, jest jak najbardziej wystarczające, żeby spełnić zapędy moje do unicestwiania wrogów i anihilacji wszystkiego, co żywe i nieżywe.
Bo przypominam, tu jest pełno nieumarłych, a nieumarli raczej żywi nie są. No, okej, okay, super, znak zapytania. Może będzie tam coś bezpiecznego. Może tam będzie te punkt zapisu. W sumie fajnie by było, bo mam mało życia. Możemy tutaj paść, szczerze. A nie chciałbym paść, mówiąc szczerze, więc tak. I dobra, i mamy tutaj punkt zapisu. No, to kart był super umiejscowione, jestem z tego bardzo zadowolony. No, a tym bardziej z dodatkowego punktu ochrony, bo wiecie, no, im więcej ochrony, tym lepiej. Więc tak, a nic tu więcej nie ma. Jedno pomieszczenie, w którym musimy pokonać kilku wrogów oczywiście. Dostać obrażenia, bo jakby inaczej. Ach, te szarżujące robaki w sumie są trochę irytujące. Ale nie jakieś szczególnie. I dobra, przemykam tutaj do punktu zapisu. I mamy to. Jakaś świątynia kolejna. Świątynia w sercu kniei. Ktoś mówi, że tutaj będą takie trochę naciśnij przycisk, żeby otworzyć konkretne przejście. I szczerze powiedziawszy, nie wiem, czy podoba mi się taki motyw, czy nie. Jakieś złote drzwi, którym znowu trzeba przynieść jakieś takie rzeczy. Powiedziałbym, że jest to dosyć typowe. Nie, dobra, powiedz o wszystkie schematy takie znane już z poprzednich podejść. Ale co ciekawe, co naprawdę ciekawe, to chciałem powiedzieć, że nie ma żadnych walk, ale okej, okay, już są i... Okej, okay, to już jest naprawdę minus. Okej, okay, tu jest taki dobra. Za dużo tego okej, gadam. Ale dobrze. Dla mnie to był minus, to co przed chwilą widzieliście. Bo tu były te kwiatki takie zwykłe z wcześniej. Jak mówię, wolę, kiedy tu są unikalni wrogowie. Natomiast z drugiej strony są tutaj też właśnie takie jakby roboty czy coś z tych kamieni. I to jest fajne, że dali tutaj właśnie unikalne po prostu. I dobrze. Idziemy tutaj. Teraz tak. Czy mamy tu jeszcze jakiegoś innego wroga poza tymi kwiatkami, czy raczej jest spokój? Dobra, są wrogowie inni niestety. I to jeszcze... Okej, okay, oni nieźle spamy tymi pociskami. Ale i tak, spokój. Sprawy. Okej, okay, jakieś kryształy, które robią milion laserów. To już może być naprawdę groźne. Wnosi dla mnie z moim refleksem. No dobra. Żyjemy. I mamy złoty klucz. Dobrze. Dobrze. Jest złoty klucz, to przynajmniej jest przejście dalej jakieś. Jest przycisk, który odblokowuje skrót. Jej. Ok. Tutaj nie przejdziemy, bo oczywiście potrzeba jakichś takich rzeczy. To tutaj tak. Kluczyk. Jej, super. I dobrze. Zaczynamy od tego miejsca. Teraz tutaj. Teraz tutaj, tak. I po prostu robimy dalej rzeź wśród lokalnej fauny i flory. Dziwnych konstrukcjów, które tutaj widzimy. Dobra. One nie podnoszę, bo i tak 4000 w kieszeni, które powinienem już dawno wpłacić, zanim tu wlazłem, ale trudno się mówi. Jeśli stracimy dwa z nich, to i tak płakać nie będę, bo jak widzicie, zarabianie tutaj teraz jest dziecinne proste. I tak bank pozwala na max trzymanie 7000, więc ja. Większość z tego i tak by się nie zmieściła. Nie, błagam, nie. Okej. Okay. Daje to jakiś moc super dasza. Czyli tak, poza tym... Cicho, siostra. I poza tym, że odnawia nam dasza, to daje nam, że tak jakby przyspiesza, jakby dodatkowy wyrzut. Okej. Okay. Okej, okay, spokojnie. Spokojnie, już widzę, co trzeba tutaj zrobić. Tak, tak, okej. Okay. Już wiem, żeby dehejcił to przejście. Okej. Okay. Okej, dobra, czyli tu jest ten sposób, to jest. Już widzę, jak to zrobić. No czemu pod kątem to zrobiłeś, jełopie jeden, Stefanie, ty? Nie. Czemu nie skoczyłeś? No proszę cię, postać. Ja wiem, że się nazywam Stefanem i to jest największa obelga, jaką możesz usłyszeć z moich ust, ale proszę cię, współpracuj bardziej. Wtedy nie będziesz nazywana Stefanem. Dobra. Ale teraz full focus, spokój. Nie. Tu mogą być jakieś walki, a nie chcemy walk. Więc zanim jakieś walki, zobaczymy tutaj... O, śliwka. I wiecie co, w sumie skoro mamy tu i tak teraz takie przejście i takie w ogóle tutaj skróty, to ja może pójdę to wszystko wpłacę jeszcze lepsze miksturki, żeby mniej ich marnować. Tak, moim zdaniem dobry pomysł. Więc tak, kucharz był tutaj? Chyba tak.
przynajmniej mam taką nadzieję, bo jeśli nie, to zlamię totalnie i... No nie płacimy wszystkiego, bo już nie ma miejsca, dobra. Ale zanim coś jeszcze dostaniesz, ten skarb jeden, który znaleźliśmy... 200, no... Co to za bieda? Okej, bardzo się cieszysz, tak, standardowo. I proszę, możemy wpłacić do 7000. Reszta niestety nam zostaje w kieszeni. A nie chcę jej stracić, więc zaraz po tym, jak ugotujemy lepszą miksturę, to znaczy, że kupujemy jakąś odznakę, której i tak nie będę używał. Dobra, cześć. Tyle mega ślimak wystarczy, tak? Poczaruję, uga buga, magiczne śliwki, oczywiście. Tak jak zawsze. Nic się nie zmieniło. Tak, siostra, to jest żaba. Miesza w tym garku i się cieszy, bo miksturka się ulepszyła, jej. W ogóle, 6 poziom miksturek. I teraz jeszcze lepsza. Oho. Jeśli istnieje lepsza receptura, to niestety jej nie znam. To wszystko, co miałam do zaoferowania, maluchu. Mam nadzieję, że pomogłem. To była przyjemność gotować dla ciebie. Co? Wiecie co? Jeszcze coś z tymi śliwkami trzeba będzie zrobić, definitywnie, ale... Ale... Już nic lepszego nie możemy u niego. Więc... Jeśli to będzie jakoś ukryte pewnie gdzieś czy coś, ale dobra. Mniejsza. Kupujemy w takim razie odznaki. W sumie wezmę wszystkie, czemu nie? Przynajmniej potem nie... Potem nie będę płakał, przynajmniej, że straciłem je czy coś. No i bank znowu jest trochę pustszy. Dobra, teraz ty kolego. Okej, okay. Czy masz coś wartego uwagi? Nie. Ale on nadal coś chce. I jak ta mikstura? Sprawdza się? Taką recepturą nawet największe zagrożenia to pikuś. Uważaj na siebie. Czemu ma wykrzyknik? Ma wykrzyknik, jakby jeszcze coś chciał. Ha. Dobra, coś się zbagowało. Coś się chyba zbagowało. Ale mniejsza z tym, wracamy już szybko do podziemi. Walczyć z zagrożeniami tego świata. Nie przejmując się niczym, bo oczywiście to nie jest problem. Szybki tepk tutaj. I zaczniemy od zwiedzania tych korytarzy, później pójdziemy tam na dół. Nie ta broń! Jełopie ty! Ty masz używać ksionyszki, dzisiaj jesteś czarodziejem, a nie wojakiem pod jakieś te maczugi dziwne. A, spokojnie, spokojnie. Okej, dużo obrażeń, ale leczenia też dużo, więc nie jest tak źle. Zacznijmy. Przejścia w górę albo... Tutaj. Okej, wniosek następujący, tutaj nie wejdziemy, musimy przejść od drugiej strony. Gorzej tylko, że widziałem super dasha, a nie lubię super daszy. No chociaż zacznijmy od tego, że w ogóle nie lubię daszy. Tak, i żadnych elementów platformowych, masz rację, siostra. Właśnie wolno się tutaj pojawiają ci wrogowie. Ha. Pojedynczo i tak powoli, wiecie co, aż mi się wydaje, że tutaj nie powinienem ich bić, czy coś. Albo gra nie była przygotowana na to, że przychodzę tutaj z tą księgą. Po co w ogóle kleję tyle tych mikstur? Coś mi wytłumaczy. Okej, okay, tu będzie coś nie tak. I to ostro nie tak, tak czuję przynajmniej. Skoro tyle kryształów daszujących tutaj dali, to tutaj musi być coś, co zmusi nas do ciągłego daszowania. Okej, okay, dobra. Jednak nie było żadnego zagrożenia, które zmusza do daszowania. Więc po co tutaj to dali? Ha? Tobie nie wiem. Ale dobra, mniejsza o to. Jest jakaś skrzynka, którą teraz zauważyłem. A w środku mamy pierścień cierni. I pierwsza złota tablica. Pierścień cierni sam w sobie oferuje... 1 do wytrzymałości, bieg zadaje obrażenia. Czyli możemy 4 dasze robić. I dasze zadają obrażenia. Powiem szczerze, meh. Preferuję swoje plus 15 do obrony albo 6% prędkości ataku oraz do tego gratisowo, jak to się nazywa, większe zarobki. Okej, okay, to było wredne. Fajnie by było tylko gdyby... A właśnie, gdyby mi postać odpowiadała w odpowiednie sposoby, ale dobra, trudno się mówi. Okej. Ważna nauczka na temat Super Dasha. Super Dash działa tak, że jak się go podniesie, to się go ma na jakiś czas, a nie, że trzeba od razu zdaszować przy jego użyciu. Po prostu następny dash będzie zawsze w formie Super Dasha. To jest akurat fajna wiadomość. A ja nawet rozumiem, po co to tak zrobili. Jeśli tego nie zrobił, bo jeśli teraz bym tego nie zrobił, to bym nie mógł przejść. O, i proszę. Błogosławieństwo mocy, to ja lubię. Plus kolejne 5%, jeśli się nie mylę, do obrażeń zadawanych przez broń wręcz. Ale wiecie, co jest najlepsze?
Wiecie, co jest teraz najlepsze? Oni chcą, żebyśmy tak przechodzili. A ja powiem nie, szachmat. Zbaguję grę. I proszę, jesteśmy tutaj. Nie musimy przechodzić tego jeszcze raz. Więc trzymaj to, gro. Trzymaj to po prostu. Ciesz się swoją... tym, swoim sprytem, swoją pomysłowością, ale ja i tak jestem lepszy od ciebie. Więc idziemy. Za tym idzie, chyba zaraz już kończymy to podejście już tutaj. I nawet uda się w takim wypadku zrobić, no, podejście odcinkowe dzisiaj bez tych, bez zgonów chyba. Chociaż dobra, patrząc na poziom mojej lamy, to jeszcze mogę zginąć łatwo. Więc może nie powinienem tak chwalić dnia przed zachodem księżyca. I no, idziemy zobaczyć, jak to wyjdzie. I okej, te boty nie są jakoś szczególnie trudne. Te laserowe są wredne, ale też nie są szczególnie trudne. A teraz idziemy. Nadal mierzyć się z trudnościami tego świata. Chociaż teraz powinien powiedzieć chyba raczej z niewielkimi przeszkodami, które ten świat na nas wystawia po to tylko, żeby spowolnić naszą ekspansję terytorialno-progresową. Nie wiem, czemu tak dziwnie to nazywam, ale jakieś takie dzisiaj mam po prostu zaćmienia mózgu czy coś, że tak dziwnie gadam. Więc wybaczcie. Cichaj, siostra, żadne zaćmienia lamy, to są zaćmienia mózgu, ty się nie znasz. Dobra, idziemy. Kolejna sala walk, która tylko spopalnia nas w naszym nieuniknionym zwycięstwie. Chociaż ta, jestem świadom tego, że prawdopodobnie jestem zbyt pewien swoich umiejętności i zaraz gdzieś jakaś wielka lama się uruchomi i udowodni, że nie powinienem tak się cieszyć. I w sumie prawie to się stało, widzieliście to? Zostało mi jedno serduszko. Gdyby nie to, że mam super mikstury, to teraz bym padł, dosłownie. Gdybym nie skupił się na zbieraniu śliwek, to teraz w tym momencie bym padł. Ale na szczęście nie padłem. I możemy iść dalej. I cóż, udało się przejść całe lochy bez umierania, teraz został tylko bossu. Więc... zobaczmy. Okej, to jest wytrzy... małe. Okej, czyli po oczach trzeba tych bić, a nie po tym głównym. Okej. I teraz mogę to bić dopiero. I śmierć, wiedziałem. Cóż, tutaj bym coś mógł powiedzieć więcej. Ale tak... Dobra, wiecie co? Spoiler alert do nuklearnego trona. Bo tak, to jest wielki spoiler. Więc dla tych, którzy nie chcą słuchać, proponuję przewinąć do momentu, w którym wejdziemy do pokoju z bossem. Wiecie co? Ten boss fight mi przypomina trochę walkę z samym sobie nuklearnym kiblem wyżej w minionej grze. Przekonajcie się z tymi promieniami, które potem tam wylatywały. O, będzie ciężko. No ale trudno. Jakoś damy radę, musimy dać radę. Musimy dać radę. Będzie dobrze. Będzie dobrze, damy radę. Po prostu mam ten mocz. Jak to śpiewała pewna księżniczka w produkcji chyba disneyowskiej. Dobrze, myślę, siostra, to było disneyowskie. Okej, i... daliśmy radę? Tak, daliśmy radę za drugim razem, bo tak po prostu, no... jak ja mogłem tak zlamić za pierwszym, że... rozumiem cię, gro. To było celowo, żebym zginął na odcinku. Tak. Rozumiem cię, gro. Rozumiem. Ale dobra, kolejna miksturka i kolejny punkt do życia i udało się, no. Wielki sukces. I uwaga, uwaga, znowu tajemnicze coś, które będzie nam opowiadać. Po raz pierwszy moc króla przestała wydawać się bezkresna. Po swym destrukcyjnym wybuchu król stanął przed portalem. Był jednocześnie wykończony i zachwycony tragedią, którą spowodował. Najwyraźniej nawet on nie był w stanie pojąć skali mocy, którą władał. Nie nadarzyłaby się następna taka okazja. Zaryzykował i stanął z królem do walki. Mimo, że stanął, kłaniał się na nogach, nie udałoby mi się go zabić. Lecz nie taki był mój zamiar. Rzuciłem się na niego i z całej siły popchnąłem go w kierunku portalu. Patrzyłem, jak migocząca brama pochłania jego ciało, znażając go powoli w niewidocznym... ach, dobra, niewidomych odmętach przestrzeni. I cicho, siostra, wiem, że ja źle czytam, ale ja po swojemu. Trzy kropki.
rytuał, dzięki któremu król posiadł swoją moc, związał go z naszym światem. Nie mógł on nigdy dotrzeć do świata kryjącego się w portalu. Z tego względu portal nie mógł pozostać w całości. Najmój rozkaz został rozmontowany, a jego fragmenty porozrzucane po całym królestwie. Mieli ich strzec, nie umarli. Trzy kropki. Pozostał tylko jeden kawałek. Czyli chwila, to my jesteśmy tutaj tym złolem? Powiedzcie, co coraz bardziej naprawdę mi się wydaje, że to powieść wygląda jakbyśmy my byli tym złolem tutaj. Tym, który po prostu pragnie przywrócić tego nikczemnego złego króla, sprawdzić nieszczęście na ten świat. Ha. Ciekawe. No ale cóż, no, pozostał ostatni kawałek. No i mamy... Mamy tu jeszcze trochę czasu antenowego. I powiem wam szczerze. Nie wiem kończyć, bo jest pół godziny odcinka. Ale... Spróbujemy jeszcze trochę pozwiedzać. Chociaż odrobinkę, żeby znaleźć punkt zapisu w Ognistych Krainach. Po tym oczywiście zakończymy już na dzisiaj. Ale no, póki jeszcze tego nie zrobiliśmy, to idziemy zwiedzać. Jeju, jaka ta księga jest potężna, no patrzcie, jak po prostu miażdży tutaj tych wrogów. Gdybym nie był lamą, która sama wybiega w pociski, to tutaj bym po prostu wygrywał z nimi od tak. Jakby nigdy nic. Patrzcie. Oni po prostu giną, zanim ja zdążę ich zauważyć nawet. Tak, to jest piękne, to jest moc, to jest pokazane progresu. Po prostu pokazanie progresu, jak ty ginąłem wcześniej, tak teraz oni giną tutaj od tak po prostu. I proszę, kolejnego surczarownika wydropił. Jak miło. No tak, siostro, tego, że mam lepsze przedmioty, ale zdobywanie lepszych przedmiotów to nadal jest progres w grze. Nie mówię progres osobisty, nie mówię rozwój osobisty. Progres w kontekście to, że jestem dalej na etapie rozgrywki i mam lepsze przedmioty. Bo ja nigdy nie ukrywałem, nie ukrywam, że wcale się nie uczy lepiej grać, że moja zwinność i mój refleks zawsze pozostaną tak samo podziwne jak zawsze. Jedyne, co się ulepsza, to moje wyposażenie. Więc no. Naprawdę nie ma co ukłamywać siebie i wszystkiego. I dobra. Idziemy ponownie tutaj zwiedzać, walczyć i miejmy nadzieję nie ginąć. I ostatnio tutaj chyba padłem? Bardzo możliwe. O, esencja ognia. Patrz, pamiętam, że czegoś była potrzebna. Więc tak, super. Gluty, które rozpadają się na więcej glutów. I inne takie. Nieprzyjemny teren. Muzyka też nieprzyjemna. Ale tak, nie przejmujmy się niczym. Zbierajmy materiały, walczmy, cieszmy się z tego, że jesteśmy po części pokonable, jak to zwykłem nazywać. No w sumie po części, bo nadal możemy zginąć i nie ma zamiaru temu zaprzeczać, w szczególności przy moim stopniu lamienia. Ale i tak, potęga, którą dysponujemy teraz w postaci leksykonu plus 5. Coś mi mówi, że nawet jeśli bym chciał tutaj zginąć jakoś tak wyjątkowo, to musiałbym się postarać. Ci wrogowie nie mają jakichś ciężkich ataków, może biją dużo, owszem, ale... Póki co potrafię unikać tych wszystkich rzeczy, więc... Więc łatwo, w miarę. Oczywiście, podkreślam, w miarę, bo nie mam zamiaru mówić, że jest naprawdę łatwo. Wystarczy jedna moja lama i już zginę. Ale no, najpierw trzeba zlamić, żeby tutaj zginąć. Więc musiałbym się postarać, żeby do tego doszło. Oczywiście, żeby nie było, nie będę starał się ginąć. I dobra, mam pierwszy punkt zapisu w tym miejscu. Jednocześnie zwiastuję, że mogę zakończyć epizod, ale nie. Ja nie chcę. Ja chcę tutaj więcej zwiedzać, więcej robić. No jak mówię, wciągnęłem się mocno w Archvale'a. I mimo moich rage quitów czy smutnych opowieści, jak to jest niesprawiedliwe, to widzicie, że ostatecznie sobie radzę i... Nie jest to może najlepsze. Wiem, że jest wielu youtuberów i innych streamerów i po prostu ludzi grających w gry, którzy mogą udowodnić, że lepiej grają i że oni potrafią grać, a ja jestem tutaj po prostu idiotą, który po prostu się ośmiesza przed ekranem. I jeszcze inni to teoretycznie oglądają. Ale cóż, jak mówiłem, ja nigdy nie mam zamiaru pokazywać, jaki to jestem mistrzomistrz, jakiś taki perfekcyjny gameplay, najwyższy poziom trudności, zawsze 100%, po prostu komplikacji, ukończenia gier, wszystko idealnie, bez żadnych błędów. Nie, ja pokazuję po prostu swój sposób grania, swoje nieogarnianie, swoje wszystko i tyle. Więc, no, mimo wszystko jestem zadowolony z tego, jak to wyszło i co to jakiś kurczak? To jest mniejszy, wydaje mi się. Mniejsza.
kolejne kawałki tej rudy nowej. Która daje chyba większe obrażenia, ale fizyczne. A póki co jesteśmy magiem, nie obrażeniami fizycznymi, więc no. Nie ma co się tym przejmować. Może wezmę później, jeśli stwierdzę, że jest za trudno. Ale szczerze powiedziawszy, nawet w tym, co mam teraz, podkreślam, nie noszę najlepszych rzeczy, wiecie, jeśli chodzi o defensywę, jakie mogę. Bo chcę mieć tu kilka procent lepsze obrażenia od księgi. Nie czuję, żeby było źle i ciężko. Owszem, biją mi chyba po 30, co łącznie oznacza 3 serca. Więc no niewiele więcej się leczę. No ale nadal, póki mi która ma na plus na leczeniu, względem tego, co tracę, na jedno trafienie. I dopóki czuję się bezpiecznie, chociaż trochę z tym, co mam, to nie wiem, czy trzeba zmienić. Chociaż, no nie ukrywam, więcej pancerzy to zawsze przez... W ogóle. Ale dobra, ja już się zaczynam naprawdę gubić w swoich myślach, więc może zakończę temat póki co. I zamiast tego skupię się na robieniu pił we wrogów z mojej księgi i cieszeniu się, że coś potrafię. Tak to będzie najlepiej. Jest dobrze. I zaraz czeka na znak zapytania, co z tym idzie, może jakieś fajne coś? No nawet bardzo fajne, bo punkt zapisu. Kolejny odnowiony. W sumie było to kiedyś wyjaśnienie, czemu my potrafimy to naprawiać? Chyba nie, ale mniejsza. Kolejny punkt zapisu, jak już mówiłem. Okej, jakieś kusznicy, którzy strzelają milionem pocisków, więc trzeba być ostrożnym. Jakieś takie trupki, które biegną. A nie, to są jakieś gluty dla wołowania trupki. Ale dobra, mniejsza. Tam w sumie nie tyle co gluty, co jakieś takie żywiołaki lawy. Może, bardziej. Bo gluty to wyglądają inaczej w tym świecie. No. Ale wracając, ja to wcześniej mówiłem, bo już się zgubiłem w tym wszystkim. Nie ukrywam, tak. Moje rozproszenie się byciem rozproszonym zadziałało tu zbyt mocno. Więc no... A ja tutaj mogłem mówić... W sumie nie pamiętam, co tu mamy. O, skrzynka. Nawet będzie coś fajnego. Demoniczne ostrze. Po prostu 504 obrażenia i... W miarę szybkie. Fajne. Oczywiście mam tutaj mocniejsze coś, bo to bije dosłownie na 720, ale to jest szybsze. To jeszcze bije w taki sposób. Okej, jeśli będę chciał się pobawić walką wręcz, to zdecydowanie skorzystam. A póki co jeszcze widzę kolejne zapytania, więc nie pójdziemy tam w bok. To muszę zobaczyć te znaki zapytania, 3 naraz, no proszę bardzo. Tyle skarbów w jednym miejscu. Aż miło się patrzy. A póki co wyzwanie. Zobaczmy, jakie tutaj będzie. Okej, strzela falami pocisków, więc trzeba ostrożnie chodzić. I być najlepiej daleko od tego, kiedy to wypluwa pociski, bo blisko ciężej będzie tego uniknąć. Tak samo jak to jest ze strzałami... Nie wierzę, że ja tu zlemiłem teraz. Tego. Strzelby, czy na ingliszowski bardziej taki... To jak to się mówi w grach, shotguna. Bo tak, zauważyłem, że shotgun nawet się przyjęło już jako tako... w tym... W języku polskim, jeśli chodzi o gry i militaria, broń i tak dalej. Brawo, ja no po prostu wbiegłem w pocisk znowu jak jakiś idiota. To jest przecież proste, czemu ja to robię? Czemu ja tak wbiegam w te pociski? Ale tak. Też mam nadzieję, że dobrze mówię strzelba, shotgun. Bo jeśli to nie jest to samo i się okaże nagle, że jakieś taką gafę robię przez całe moje życie, to po prostu będę trochę smutny. Delikatnie to ujmując. Dobra, pierwszy segment zaliczony, drugi pewnie będą dwa znowu. Tak, więc tutaj jest trochę ciężej i chyba szybciej jeżdżą. Ale nadal, jeśli staniemy w dobrym, bezpiecznym miejscu, to da się to przejść. Tak. I otrzymałem obrażenia, chociaż miałem nadzieję, że tutaj pójdzie tak, że nie otrzymam. Okej. Niestety nie zdążyłem uniknąć. I wbiegłem w pocisk. Pewnie jak zwykle ten drugi etap będzie dla mnie najgorszy. Zauważyłem, że to już taka tradycja, że te drugie etapy są takie najtrudniejsze dla mnie, przynajmniej. Okej. I dasz? Dobrze, nawet nie był głupi dasz, tylko taki sensowny. Okej, super. Okej, super. Jeśli teraz nie dostanę głupio pociskiem, to pewnie bym już to zaliczył. Niestety dostałem ponownie głupio. Teraz sam wskoczyłem w pocisk daszem. Brawo ja. Ale dobra, spokojnie. Damy radę. Musimy dać radę. I tym razem nie wytnę tego.
podkreślam, nie wytnę. Chcę, żebyście zobaczyli kolejny raz, jak wszystkie trzy poziomy zaliczam, a nie tak jak wcześniej, że tak tajemniczo musiałem wyciąć, żeby trzeci poziom, żeby pokazać wam, że no, żeby zaliczyć. Bo to jest takie trochę smutne, jak nie mogę pokazać wam wszystkiego przez to, że za bardzo lamię, albo że no zależy mi na tym, żeby mieć ciszę i spokój, a nie chcę wam pokazywać pustego, cichego przebiegu. I owszem, niby mógłbym to nagrywać, wycinać potem te ciche przebiegi i pokazać tylko ten zwycięski. Tylko, że najlepsze jest to, że po prostu bym i tak pewnie o tym zapomniał. Wtedy byście musieli albo oglądać wszystkie te ciche przebiegi, albo byście no nie mieli żadnego. Więc tak, lepiej moim zdaniem już robić tak, jak to robię do tej pory. Ale tutaj się uparłem, że nie chcę. No, nie wierzę, że nie podniosłem tego kryształu. To pewnie był ostatni, jak na złość. Okej, nie wiem, co mi zahaczyło, ale tak coś zahaczyło. I tutaj znowu coś zahaczyło? No, co jest? Okej, tutaj to moja własna głupota. Ej, muszę naprawdę się chyba skupić na tym, żeby tutaj unikać i nie dostawać w głupie sposoby, a nie na gadaniu. Okej. W moim odczuciu tutaj naprawdę można przeczekiwać, tylko trzeba zawsze iść tak, żeby być naprzeciwko tych wszystkich pocisków, kiedy oni są po prostu... No, nie wierzę. Czy ja naprawdę jestem taki... Nie, tutaj to już po naprawdę będę się wkurzał już, ale to nie na grę, nie na to wyzwanie, tylko na samego siebie, że jestem taki idiotą, który nie potrafi dobrze ocenić pocisków. Jakie są odległości od niego. Dobra, udało się. Poziom drugi zaliczony. Teraz poziom trzeci, czym się różni? Okej, zawsze są naprzeciwko sobie. Co? Po części, powiem wam szczerze, wydaje mi się, że może trochę ułatwiać robotę nawet. Tak? Nawet ułatwia, powiem szczerze. Bo jakkolwiek będę tu chaos miał nadal teraz swój i nie będę ogarniał, tak łatwiej... W co wbiegłem? Ktoś mi powie? A potem nie zauważyłem pocisku żadnego. Jeśli zawsze mają być naprzeciwko sobie, to poniekąd daje to większy spokój trochę w działaniu. Nie będzie takich naprawdę ciężkich czasami momentów, jak tam były wcześniej. Ale tak, zdecydowanie utrudnia to delikatnie. A więc... No... Powinien się chyba skupić na tym bardziej i myśleć o tym, jak przejść obok tych pocisków, a nie na tym, żeby jak najszybciej to działało. Chyba tak. Byłoby najlepiej, żebym po prostu śledził te pociski bardziej niż... W sumie te dziury w pociskach bardziej niż cokolwiek innego. Okej. Oj, niestety źle wyliczyłem. Miałem prędkość. Ja w sumie nie liczyłem prędkości, ale wiecie, o co mi chodzi. Źle oceniłem moje możliwości unikania pocisków. No nie wierzę. Czemu mam taki słaby refleks, taką słabą reakcję? No... Ja nie wierzę, po prostu... Nie, ja nie powinienem grać w gry tego typu. Bogające takiej precyzji. Chociaż wiem, że to nadal jest nic i są gry, które jeszcze bardziej tego wymagają. Jak na przykład Celeste, w szczególności na B i C, na B i Seaside. Bo też, jeśli kogoś zastanawiam, czy kiedyś ewentualnie pokazało się u mnie Celeste, to macie odpowiedź, że no raczej wolałbym tego oszczędzić. No, bo nie tylko tam jest trudno. Inne poziomy, nawet na podstawowym etapie, powiedzmy, wymagają precyzji. No, znając mnie, to naprawdę by to wyszło fatalnie, więc... No. Co? Wiecie co, wybaczcie, dzisiaj naprawdę jakoś tak mnie to rozprasza, bo bardzo mocno nie zapominam dosłownie, jaki był oryginalny wątek. Nie wiem, czy to kwestia jakiegoś mojego rozproszenia, godziny. Że to w sumie tak... Powiedzmy, nie tak wcześnie jak ostatnio, ale jednak wcześniej, bo dzisiaj późno wstałem. Czy kwestia, powiedzmy, paru innych rzeczy? Czy może to taka najpopularniejsza rzecz, na którą ostatnio wszyscy zwalają, czemu czegoś nie pamiętają, czemu tak zacinają, czyli mgła covidowa. Ale no... Nie... Tak zepsuć idealną okazję, no... Nie, jeszcze raz nie. Ja po prostu teraz... Za bardzo się skupiam na jakichś innych głupotach.
a za mały naprawdę na to, żeby to przejść. Jeden dobry dasz tutaj pozwala tego uniknąć. Zaliczyliśmy i rozbijający unik, przebiegnięcie przez przeciwnika słabego pancerz. Przyjemne, ale i tak mnie namęczyło mocno. Więc mamy kolejny punkt zapisu, więc super. Chociaż nie wiem, czy to takie najlepsze, bo to chyba były trzy znaki zapytania pod rząd i jeden z nich na punkt zapisu, więc punkt zapisu, parę rzeczy punkt zapisu. Ale dobra, niech i tak będzie. Idziemy do wioski. Jak mówiłem, to jest mój główny cel. I okej, znalazłem jakiegoś super wytrzymałego wroga. Więc tak, to miejsce mogło już być miejscem mojego zgonu. Całe szczęście tak się nie stało. Więc 3200, które trzymam w kieszeni, są bezpieczne. I tak, to są jakieś zdecydowanie smoki. Jakieś smokopodobne stwory. Ach, ciekawe. Czaszki jakieś wredne, które eksplodują. Nie, w ogóle oni to są chyba bardzo podobni w działaniu do tych takich lodowych, których już wcześniej widzieliśmy. A, w sumie to bardzo podobni. Dobra, tam widać wioskę. Więc zdecydowanie tam pójdziemy w pierwszej kolejności, zanim będziemy znaleźć resztę, ale najpierw tutaj tak od spodu, bo to jest po prostu to już za sobą. Żeby nie musieć tutaj zaglądać więcej. Oczywiście poza jakimś tam farmieniem materiałów czy czegoś. Spokój, full focus, focus, spokój, full focus, spokój, spokój, full focus, full focus, spokój, dobra, dobra. Widzieliście to? Czy wy to widzieliście? Okej. Okej, okej. Spokojnie, dałem radę. Kolejna śliwka, co jest ciekawe, bo myślę, że już więcej nie ulepszy, a mam nadal więcej. Nie było jakieś takie przejście ze strzałką, jakby to miało coś takiego więcej. A ty patrzy w sumie no zwykły takie, więc... Czemu chyba ta strzałka, to nie wiem. Ale mniejsza z tym, włazimy do miasta. Otchłani. Jaka groźna nazwa. Zanim coś, to jednak tutaj potrzebujesz czegoś? I czy sprzedaję teraz coś wyjątkowego, nowego, fajnego? Żyćko. Nawet nie będę czekał, biorę. Chyba teraz mamy już maksa. Tak mi się wydaje, dzyń. Spada kolejny raz świniok. I możemy teraz przetrzymywać 10 tysięcy. Jej. Od razu. Witaj z powrotem. Czy chcesz coś przechować? Tak, masz tutaj 7 tysięcy łącznie. I tak w petce. Ciężko mi powiedzieć, co to jest. Jakieś groby? Znowu. To zobaczymy nic więcej. Boczek, świeży, gorący boczuś. Okej. Okay. A to jest chyba ten, który spotkaliśmy wcześniej. Nie ma tu dla ciebie miejsca. Wracaj skąd przybywasz, zanim będzie za późno. Okej, okay, czyli nie. Witaj, Molchu, jesteś tu, aby gapić na moje przepinki? Tak, tak, oczywiście. Nic na odznakę biorę. O, gromka sława. Udana taki dystansowy mają szansę spowodować ponowny wystrzał. Przeprowadzony adrenalin po otrzymanie obrażeń użytkownika atakuje szybciej oraz anioł stróż. Pierwsze trafienie użytkownika w danej strefie nie powoduje obrażeń. Okej. Okay. Mam dodatkowe miejsce, więc możemy teraz coś przyczepić i patrzeć, to już wszystko, więc... Ej, chwila! Patrz, mamy kompleta! Słuchaj, wszystko! O. Więcej rzeczy nie będzie. Dobra, to bierzemy coś takiego i mamy jakąś wróżeczkę. Wlazłem w sumie. Ale tak, patrzcie, mamy wszystko, co... Ja, co sugeruję, że naprawdę zbliżamy się już do takiego totalnego endgame'u, że już... Mamy prawie wszystko. No cóż. Chciałem? Bo coś chciałem, czy takiego ważnego? Dobra, typnijmy się tutaj, pozwiedzamy. I zaraz będziemy kończyć. Ale tak, coraz bardziej zaczyna mi się wydawać, że w sumie to znaczy tylko tyle, że... Raczej mocniejszej broni już nie zdobędziemy od tej księgi. Coraz większej ilości sposobów na ulepszanie obrażeń sobie. Co mamy? Wiecie, nie to, żeby to było coś złe, tylko... A to coś naprawdę już gra się kończy. Oczywiście poza tym, że można było się tego spodziewać, w sumie głupiec zbytko pomyślał, że się nie kończy, skoro...
jest mowa o tym portalu i o tym, że został ostatni kamień i tak dalej, ale... No gdzieś w głębi serca liczyłem na to, że to potrwa dłużej trochę może. Teraz tak spokojnie, nie otrzymuję obrażeń niepotrzebnie. Okej, oczywiście otrzymałem obrażenie niepotrzebnie. Ale nadal nie jestem. To jest znak zapytania, więc super. Ej, w sumie powinienem też popatrzeć, czy nie ma tutaj gdzieś jeszcze jakichś rzeczy i wykraścić czegoś. I co my tu mamy w ogóle? Postur rozpadliny. Okej. Nic trzeba nie wiem. Dobra. Super fajnie, nie ma co narzekać, tylko zastanawia mnie dosłownie jedna rzecz. Nie wiem, czy kojarzycie jakieś tam chyba czerwone odłamki, czy coś takiego było potrzebne do krawcenia paru rzeczy. Jesteśmy w prawdopodobnie ostatnim biomie, który istnieje. Poza tym jeszcze jednym zamkiem, który tam był i... póki co był po prostu zamknięty. Nie można było tam wejść ani nic. Ale poza tym to jesteśmy w ostatnim biomie. A nadal ani śladu tych czerwonych odłamków. Nie wiem, co o tym myśleć, tak będąc stuprocentowo szczerym. To oznacza mniej więcej tyle, że te odłamki to jest, nie wiem, jakiś taki bardzo rzadki drop w sumie. Tak nawet można to chyba określić. Myślę, że to po prostu coś, co nie zaimplementowali do gry, ale pokazali czyli tak jakby tak, patrzcie, że coś takiego będzie. I ja bym nagle za jakiś czas sprzedał ten DLC-ka, w którym to występuje, jakieś nowe coś, wątki, krainy, cokolwiek. W sumie nie wiem. Nie, naprawdę, będąc szczerym, nie wiem. Dobra, teraz znak zapytania tam jest. Co oznacza, że może tam być ulepszenie bomby, bo oczywiście w tym biomie jeszcze by nie było. No ale zanim to chcę tutaj te dwa pokoje tylko szybko zaliczyć, żeby mieć tutaj też już czyste sumienie, że wszystko spotkałem, wszystko zobaczyłem, wszystko zaliczyłem. Dla samego siebie. No i w sumie... chyba powinienem też... Rańc to wszystko mieć uruchomioną aplikację Xbox, czy jak to się nazywa. To pierścień, żeby pójść tylko plus 12. Jeszcze szybciej. Wiecie, olbrzymi różnicy nie zrobi, ale nie potrzebuję więcej złota. A jeszcze większa szybkość, zdecydowanie fajna rzecz. No tutaj na przykład to da się odczuć. Tutaj wymiary też. Na tym mi jakoś tak może jest, ale ciężko mi poznać. Tak, super jest, bo prawie 10 na sekundę. A tutaj co mamy? Kolejna fontanna, co ciekawe, nie ulepszenie bomby, więc dla mnie super. Bierzemy. I teraz tak. Teraz tak. Powiem szczerze, mam dylemata, czy robić znowu mega długi odcinek i powiedzmy, próbować pokonać dwóch bossów na jednym podejściu, czy może jednak trochę przystopować. Mam 53 minuty, więc powiedzmy, że dojdziemy dzisiaj do tego lochu, ale co jest w środku zobaczymy już w kolejnym epizodzie. Będzie tym też już ostatnim. Spodziewałem się, że tak szybko się zakończy. W szczególności patrząc na to, jakie miałem rage quity na tym nowym królu. Nagle okazuje się, że ta gra wcale nie jest taka zła i taka straszna i tak dalej. Łowiek w odlignistej rozpadlinie? Czego tu szukasz? Pod nami znajduje się istota dzierżąca niewyobrażalną moc. Jeżeli tam odsetek lat, nikt nie wątpi w jej nieśmiertelność. Zachwałość mistrzów areny nakazuje im wstąpić do jej komnaty. Mieniąca się przed ich oczami wizja zgładzenia bestii wciąga ich do podziemi. Do tej pory nikt nie powrócił. Chcesz wstąpić do komory bestii? Cóż za głupie dziecko! Nie jesteś nawet mistrzem areny! Bestia rozedrze cię na strzępy. Mistrzem areny? Wiesz o co chodzi w ogóle z mistrzem areny? Nie wiem, zobaczymy jeszcze raz. Okej, czyli musimy na jakąś arenę pójść. Okej, dobra. Czyli wiecie co to oznacza? Gra chyba ma więcej zaoferowania niż myślałem, tylko... Dobra, tu jest jakaś arena. Dobra,
Okej, w takim wypadku jednak jest więcej do roboty niż myślałem. A wszystko to oczywiście zrobimy w kolejnym epizodzie i teraz przy okazji można zobaczyć, jak to teraz jest z tym wszystkim. Okej, czyli faktycznie to jest pod obrażenie fizyczne. Co ciekawe, ten hełm nie jest jakiś taki dobry. Ten jest potężny za to, a to też potężne pod obrażenie fizyczne. I dobra, w takim wypadku chyba już zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy zrobić na ten moment. I jak mówię, na tym będziemy kończyć epizod. Jedyne co jeszcze to... Gromirang? Chwila, Gromirang, patrzcie. Kwiatoranga i takich rzeczy. By to było... tęczowe. Kolejna jakaś super ostateczna broń. I teraz patrzcie na obrażenia. No dobra. Wiecie co? To wszystko, co tutaj jest pokazane i to, że zdobyliśmy taki Gromirang. Pozwalam powiedzieć tylko jedną rzecz. Na razie na tym zakończę epizod. I cóż, w następnym odcinku, w takim wypadku, idziemy na arenę i zobaczymy, co dalej. Ja wam bardzo dziękuję. I cóż, idę farmić pieniądze na to, żeby ulepszyć Gromirang na plus 5. Będziemy się nim bawić też właśnie w kolejnym epizodzie, więc to tyle. Trzymajcie się i hej, hej!